ten bliżej jakiś paradzie równości, marsz równości? Mój jest pierwszy akurat. Tak. Mój też pierwszy. Ja byłam w Częstochowie wcześniej. Okej, okay. I rozumiem, że jesteście z okolic, więc jesteście też zorientowani w sytuacji tutaj, jak społeczna, jak to wygląda. I możecie trochę więcej opowiedzieć, jak tutaj się czujecie z tym, czy się boicie jakiejś kontrdemonstracji? Mamy wygodne buty chyba, żeby uciekać ewentualnie. Czy ja w sumie nawet specjalnie z tej okazji wziąłem sobie ochroniarz na zęby, bo może być różnie. Ale mam nadzieję, że naprawdę nie będzie rozruby, że nie będzie drugiego Białegostoku po prostu tutaj. Okej, okay, dobra. Dzięki wielkie. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych. Naprawdę, osoby z całej Polski. Dziękuję, że przyjechaliście do naszego miasta. Witam również radomszczan, którzy nie bali się przyjść tutaj, pokazać, że wspierają lub nawet są ze społeczności LGBT+. Spotkaliśmy się tutaj, aby pokazać, że osoby ze środowiska LGBT+, są również w niedużych miastach, takie jak nasze. I nie muszą się ukrywać, bojąc się represji lokalnego społeczeństwa. Chcemy pokazać, że wszyscy jesteśmy tacy sami, niezależnie od seksualności, koloru skóry, tożsamości płciowej czy niepełnosprawności. Mam nadzieję, że ten marsz jest pierwszym krokiem do zmiany. Dla Radomska to historyczny moment. Dzisiaj zapisujemy tęczowym atramentem najpiękniejsze karty historii Rzeczypospolitej Polskiej. Radomsko jest najmniejszym miastem, jakie było w stanie wykrzesać z siebie siły do tego, żeby zorganizować to piękne wydarzenie, jakim jest Marsz Równości. Szanowni Państwo, ale to nie tylko to. Radomsko bierze udział dzisiaj w jednej z najbardziej doniosłych debat, jakie toczą się nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. Dzisiaj mamy gości z Czech, z Francji, ale również korespondentów z wielu innych miejsc, ponieważ wydarzenie, które dzisiaj odbywa się tutaj, ma ogromną, ogromną doniosłość. I za to chciałbym bardzo podziękować zarówno mieszkańcom naszego miasta, jak i organizatorom. I bardzo proszę o jeszcze jedne gromkie brawa. Wypierdalaj ty, kurwa! A ludzi to ci ma nie wibie. Walaj, kurwa, chronią tych jebanych pedałów. Na Bezlotowyspę ich wyjeba. Ale to pan mnie szarpie. To pan mnie szarpie. Powiedziałem, że pan szedł na chodnik. No i zeszło, no i dziękuję bardzo. No idzie, kurwa, i nie chcę. No idzie, kurwa, i nie chcę. No idzie, kurwa, nie. Do roboty, kurwa, dziadek. Dziadostwo! To jest dziadostwo! No, 21 wiek, żeby takie kurwa dziadostwo było. No. A pały tak robiły pełowe. Peło. No. Kurwa, lali ludzi do zamykali, a tu co masz, kurwa? Zobacz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chcę powiedzieć, że my nie chcemy tutaj żadnych prowokacji medialnych, bo jesteśmy spokojnym, normalnym polskim zgromadzeniem Polaków i prosimy Pana, by nas nie prowokował swoją obecnością. Wy chcecie równości, a robicie cuda.
Panowie, weźcie go, bo... Zabierzcie go, to! Bo, my sobie nie życzymy co zrobiłem? Zrobiłeś? Co zrobiłem? Specjalnie prowokuję społeczeństwo. Proszę iść stąd! Iść stąd! Tylko przyjdziemy. Nie profanujcie naszych... Tylko filmuję. My wam nie będziemy robić... Dobra, ale my nie jesteśmy nastawieni agresywnie, po co takie robić? Wyrażam sobie swoje słowo. Swoją drogą i pilnuję tych pedału. Chce pan z nami rozmawiać? Przepraszam! Przepraszam! Halo! Chce pan z nami rozmawiać? No. Jest wielu ludzi, którym bardzo zależy na tym wszystkim i na miłości i akceptacji. I to właśnie chciałam powiedzieć.